Dzień dobry Państwu. Jesteśmy przed salą w Grodzisku Mazowieckim w sprawie naszego Krzysztofa, która trwa już tak długo, że nie wiadomo kiedy to się skończy. Mam nadzieję, że już w końcu pani sędzini zdaje sobie sprawę, że to jest już przekracza wszelkie jakieś nie wiem, normy. Tutaj pokrzywdzony świadek Kamil Romanowski, to są policjanci chyba, oskarżyciel posiłkowy Mateusz Piotrowski, świadek Bartłomiej Marcik, pokrzywdzony świadek Tomasz Drużny, świadek Maciej Montwił i świadek Andrzej Stankiewicz. To są wszyscy pokrzywdzeni przez tego młodego... Wszyscy w sprawie Olecha Synikowicz proszeni na salę. Młodego chłopaka, tego naszego Krzysia kochanego. Także jesteśmy wszyscy tutaj. Jest Wojtek, jest Marcin, jest nasza Mirka kochana, która jest zawsze, Szymon oczywiście, jak zwykle. Przy każdej sytuacji. Michała. No, nasza koleżanka, która też tam bierze udział we wszystkich sprawach, tu Łukasz, który zjawia się tylko na ważnych uroczystościach. Tutaj nasi przyjaciele. Tutaj znowu tam mamy skład obrony, pan mecenas. Jakie wrażenie, panie mecenasie, przed sprawą? Na pewno po sprawie będzie o wiele jakieś tam większe, nie? No na pewno jesteśmy dobrej myśli, tak? No zwycięży tak. Sprawiedliwość, zawsze sprawiedliwość zwycięża. Na pewno. Z pewnością. Z pewnością. Dzięki. No czekamy, zobaczymy. Tam jest jeszcze, trwa sprawa, chociaż godzina już dziewiąta już minęła. Ale sala jest jeszcze jest zajęta. Jeszcze są dwie sprawy przed nami. Teraz tak, ten drużny to jest ten sprawy. Nie, to nie jest jak wjechamy tam. Kamil Romanowski to jest ten, który kolanem młodego przyciskał, że młody już był, wiesz, już oddechu nie mógł złapać. Czyli Lubin, gdybyśmy nie zareagowali, Lubin byłby 2 tygodnie wcześniej, bo zabiliby mnie dzieciaka tam. On nie patrzył na to, on go kolanem ściskał, on nie mógł oddechu złapać. Dlatego ja zareagowałem, bo nawet jakby, to żaden policjant nie będzie mi kurwa dziecka zabijał na ulicy. A w jakim wieku są ci ludzie? Młodzi. Nasz... Drużny jest koło 40, Romanowski jest koło 30 max. Czyli jeszcze wierzę, że zrobi karierę w policji. No pewnie tak, no. Jeszcze ma nadzieję, tak. Marcika nie ma tutaj, nie? Nie, jest. Jest Marcik. 9:45. To tych dwóch w pokoju siedziało. I tylko przechodzili cały czas, śmiali się z ludzi, którzy pikietowali tutaj pod tym, śmiali się z nas. I wiesz, i cały czas nas próbowali poniżyć, więc dlatego były te moje epitety w ich stronę. Zadałeś mi pytanie, czy przyjęli szczepionkę? Słuchaj, nie było z nim dyskusji.
To było cały czas wrzawa, z jednej z drugiej strony krzyk, podnoszenie coś głosów, wiesz, dlatego to tutaj eskalacja. Zamiast policja przyjechać, zrobić obstawę tej demonstracji, która była w Sejmie. Masz typowe objawy poszczepienne. Poszczepienne. To się cyklicznie powtarza. Przestań do lustra, charakterystycznie świecisz się. Przyjąłeś, uwierzyłeś, nikt nie bierze odpowiedzialności za ciebie. A ten dróżnik to został pobity, nie? Przez naszego Krzysztofa, czy jak? No, nie, to on został jest pokrzywdzony. Pobity, ten pierwszy, Romanowski jest najbardziej pokrzywdzony. O kurczę, dlatego on jest na pierwszym miejscu, Romanowski. I policjant na sprawie sądowej mówi tak, że pan Braun go złapał za prawy kciuk. I on odbył świadectwo, że miał złamane ręce. To jest mataczenie. To policja mataczy strasznie. To jest jedna wielka, skorumpowana organizacja, która w tym momencie jest na usługach tego nierządu, który jest w Polsce. Także to oni w tym momencie już wiedzą, że im się dupa pali. I oni najbardziej się boją tego tekstu, który my cały czas używamy. Że to my Polacy w końcu przejmiemy władzę w tym kraju i w końcu zaprowadzimy porządek. I oni wszyscy staną przed naszymi sądami. Nie przed tymi sądami, które są w tym momencie, tylko przed naszymi polskimi, złożonymi z ludzi, którzy są naprawdę godnymi ludźmi zaufania społecznego. A wiesz, co będzie najśmieszniejsze, że będą ich sądzić ci sami się sędziowie. Wiesz o tym? Ci sami, tak. My poprosimy o złożenie przysięgi na wierność narodowi polskiemu. I zawód sędziego jest bardzo trudnym zawodem, bo nie wiem, czy słyszałeś. Ja już byłem starym facetem, jak doszła do mnie jedna rzecz. Mój kolega ze szkolnej ławki miał pradziadka sędziego, dziadka sędziego i ojca sędziego. Mm-hmm. Jego każdy według innego prawa sądzi. Pradziadek sądził za zaborów, potem sądził za wolnej Polski, dziadek sądził za wolnej Polski. Potem sądził, uważaj, w generalnym gubernatorstwie. Takie państwo, tak? I skazywał chłopów na obóz koncentracyjny za nielegalny ubój świń. Takie prawo. Potem sądził po 45 roku też. Jego ojciec też był sędzią, więc sędzia sądzi tak, jakie jest prawo. Trudno mieć do sędziego o to pretensje. Trzeba zadawać pytanie, co poczuciem moralności. Nie ma wśród ludzi moralności. Wierzę, że mają. Złożą przysięgę i ta przysięga będzie ich, że tak powiem, dyscyplinować do moralności. Ułatwimy im życie. Ale nie ma moralności, to skąd to poczucie miało się wziąć? Bo konsekwencje złamania przysięgi będą straszne. No tak. No. I wtedy pojawi się tak zwany imperatyw. Bo wiesz, trzeba tym ludziom pomóc. Złożenie przysięgi to jest wielka zdobycz dla nich, ponieważ zawsze będą mogli powiedzieć, zobowiązuje nas przysięga na wierność narodowi polskiemu. Wierność polskiego interesu narodowego. I już. I to takie proste będzie. I są państwa w historii ludzkości, które wprowadziły taki zabieg. I powiem ci, porządek się zrobił, tylko trzeba tak zwaną konsekwencję karną za złamanie przysięgi zastosować. Tak jest. I już, bo jak to... A u nas niestety jest kolesiostwo cały czas. Słuchaj, każdy chce żyć. Rozumiesz? Każdy chce żyć i każdy się chce jakoś w tej rzeczywistości ułożyć. Na tym to polega. Taki system został stworzony, żeby była mętna woda. Wiesz? To niestety wygląda. I policja też już nie składa przysięgi na wierność narodu polskiego, ani wojsko też, tylko składają na jakąś rzecz pospolitą. I ja mam tutaj problem, ponieważ Wenecja też kiedyś była Rzeczpospolitą. Tak się nazywa, Wenecka Rzeczpospolita. Konstytucja też jest tylko umową, że się umawiamy. Wystarczy, żeby była tak zwana przewaga w Sejmie i zmieniamy konstytucję. Dokładnie tak. Prawda? Trzeba zmienić tą konstytucję, która jest niestety pokłosiem rządów pana Kwaśniewskiego, tak? Pamiętam to referendum konstytucyjne. Tak.
To jest tragedia. To, co my mamy dzisiaj zapisy w Konstytucji, my to jeszcze wybieraliśmy przez ten czas, jeszcze wybieraliśmy te przepisy, które nas broniły przez te dwa lata, ale tam są również takie zapisy, które wprowadził właśnie Kwaśniewski, który był prezydentem. Jest taki zapis, nie pamiętam już dokładnie, który to jest punkt Konstytucji. W każdym bądź razie państwo polskie nie może korzystać z nadwyżek Narodowego Banku Polskiego czy wszystkich przedsiębiorstw, które są do zaspokajania potrzeb administracyjnych, tylko musi brać kredyty w obcych bankach. W banku tym europejskim jest jakiś taki zapis w Konstytucji, bo pamiętam, że to przerabialiśmy dosyć mocno, ten zapis, i tutaj właśnie pogrążyli całą naszą, że tak powiem, suwerenność. Czyli my musimy kupować pieniądze za ileś tam więcej tych pieniędzy, żeby brać kredyty. Nie możemy tych nadwyżek tego banku, czy jakichkolwiek polskich przedsiębiorstw, które jeszcze są własnością Skarbu Państwa, jeszcze tych, które zostały, bo za chwileczkę to zresztą byliśmy pod PGNiG-iem i wiadomo, co się dzieje, tak? Na przykładzie tego jednego banku. A wiesz, co powiedział jeden Żyd z Ameryki, bankier? Że wszystkich ludzi, którzy mają w banku więcej niż 20 tysięcy dolarów w Ameryce, należy uważać za przestępców. Trzeba stworzyć takie prawo, żeby oni musieli tymi pieniędzmi cały czas obracać na giełdzie. Ale jak będziemy obracać na giełdzie, to te pieniądze na pewno stracimy. Tak, one znikną, wiesz. Partner giełdowy to jest taki ktoś, kto obraca twoimi pieniędzmi, aż one nie znikną. Czy zarobisz, czy stracisz, to i tak makler bierze pieniądze z tego, tak? Słuchaj, nie ten, to inny. Zawsze się podzielą. Natomiast jeszcze jedna kwestia a propos właśnie tych pieniędzy, to co chcą nam wprowadzić, to za chwilę nam wprowadzą, że nie dosyć, że tych pieniędzy będziemy mieli coraz mniej, bo tutaj do tego zmierza ta inflacja, która jest sztucznie wywołana, a przede wszystkim, i nie wstydzę się tego powiedzieć i powiem to dokładnie, że przede wszystkim winni tego, co się w tym momencie dzieje, tej biedy narodu polskiego, są policjanci, którzy przez dwa lata na usługach rządu dręczyli społeczeństwo polskie. Oni są najbardziej winni tego wszystkiego. Natomiast kwestią jeszcze tych pieniędzy, które będziemy mieli, będziemy dostawać pieniądze z tak zwanym terminem przydatności. Czyli będziemy mieli na przykład miesiąc, dwa miesiące na to, żeby je wydać. Co z oszczędnościami? Nie idźmy w tę stronę. Ale oni chcą to wprowadzić. Ja wiem. To jest cały czas idzie właśnie w tę stronę. To nie jest... No, nie da rady tego. Oni sobie załatwią przywileje dla siebie. No, na pewno. Myślisz? Na pewno. Tu dostrzegam pewien radosny problem, że tych przywilejów będzie musiało być tak dużo, że powstanie kasta, która odizoluje się od społeczeństwa i wtedy nastąpi zjawisko samoobronne. Społeczeństwo się odizoluje od kasty. Zaczniemy, bo życie nie zna próżni. Zaczniemy się umawiać ze sobą, tak? I zaczniemy... Zostawimy ich samych. Ale ja cały czas mówię o tym od co najmniej dwóch lat, że my jako ludzie, którzy zostali, że tak powiem, w jakikolwiek sposób obudzeni, uświadomieni przez to wszystko i mają jakąkolwiek świadomość, powinni ze sobą się zjednoczyć i tworzyć państwo równoległe do tego systemu, który jest. Całkowicie odpuścić ten system. Państwo równoległe, które będzie miało swoją policję, swoje sądy i tak dalej. Może nie sądy na tej zasadzie, bo tam nie będzie spraw, a najgorszą karą z tego wszystkiego będzie wylot z tego społeczeństwa. Bo jeżeli ktoś raz przegnie, drugi raz przegnie, po prostu wraca sobie do tego systemu, w którym mu było tak niedobrze. Już takie miejsca w Polsce są i już one są tworzone przez wydarzenia. Przykładowo, w 2014 roku albo 2013 policja dostała rozkaz pacyfikacji wsi Żurawlów. I policja odmówiła. Policjanci powiedzieli, nie robimy tego. I firma Chevron musiała zatrudnić specjalne oddziały ochrony. No, kiepsko to wyszło, bo na przykład tam rozpędzonym samochodem ten ochraniarz wjechał w tłum ludzi, powodując u jednej z mieszkanek Żurawlowa uraz nogi, kolana. To się stanie w sposób automatyczny. Ja też bym chciał, żebyśmy się organizowali, ale niestety, jak nie ma pożaru, to straż pożarna nie wyjeżdża. Więc oni przegną.
już przegięli. Wczoraj puszczaliśmy na żywcu twoją relację z Gatki Schodowej. Tak. Dosłyszałem, ale nie oglądałem, bo wczoraj szybko spać poszedłem. I jakoś wielką radość na czacie wzbudził fakt, że byłeś szybszy od windy. I zaskoczenie pana Niedzielskiego, który stracił piękną okazję pokazania, że jest człowiekiem. Bo jest takie stare, dobre przysłowie, że na złodzieju czapka górę. Więc podchodzisz do faceta, zadajesz mu pytanie i on stracił okazję do wielkości. Bo wielkie okazje nie zdarzają się małym ludziom. Bo gdyby on się zatrzymał, zaczął z sobą rozmawiać, to powiedz mi, kto by zyskał? No pewnie, on by zyskał. On by zyskał, ale w tym momencie stanęcie mi to niesamowicie, bo okazał się ze strony tchórza. Ale on nie chce zyskać. On nie chce zyskać. On ma pryncypałów i chlebodawców gdzie indziej, a jemu na tobie nie zależy. Jemu kompletnie nie zależy. A to błąd. W ogóle słuchajcie, dlatego, że poczekaj, bo jeszcze jak dojdziemy do władzy, to wtedy mu będzie zależało, ale to już będzie za późno. No tak. Czego ci serdecznie życzę? Ja miałem, słuchaj, takie dziwne wrażenie a propos tamtej sytuacji na Klatce Schodowej, że po prostu on uniósł się tak, że co to, jakiś zwykły plebs będzie mu pytania zadawać, jemu ministrowi. Słuchajcie, najbardziej śmiać mi się chciało, jak ten sok go przywiózł, on widział dokładnie, że nas jest tam około 10 osób. I odjechał, tak? I on, słuchajcie, tak w gaz wcisnął, że on z piskiem opon ruszył, żeby tylko zostawić, żeby tylko tam nie być, żeby nie musiał reagować na to. I w tym momencie Niedzielski wchodzi do klatki, oczywiście nie zamykał przed nami drzwi, także weszliśmy sobie za nim. I no, trochę szybszy od windy byłem wtedy. I mówiliśmy o tym, że leciałeś na górę, a on taki zdziwiony, bo wygląda. Bardzo dobry miał pomysł Marcin, bo mówi Marcin tak, on powinien, mało, powinien ci dać wizytówkę. Powinien powiedzieć, oczekuję pana, umówimy się w ministerstwie. Nawet w niedzielę, niech pan wpadnie do mnie nawet w niedzielę. Nie, powiedzieć, wie pan, co jestem po pracy, co jestem w domu, może to nie jest najlepsze miejsce na rozmowę. Zapraszam pana do ministerstwa, obiecuję, że pana przyjmę. A on, słuchajcie, z tego co wiem, z tego co mi powiedziała policjantka, po cichu oczywiście, bo sprawa w ogóle była do ukręcenia, bo jak ja powiedziałem, że wzywam na świadka cały czas Niedzielskiego jako głównego zainteresowanego w tamtej sprawie i Morawieckiego jako jego pracodawcę, żeby się dowiedzieć, kto takie głupie dyspozycje wydał, czy to Morawiecki, czy to Niedzielski sam podał te kroki zmierzające do, niestety do ludobójstwa, tak? No to ta policjantka mi powiedziała, że no niestety ona już by dawno tą sprawę do umorzenia skierowała, tylko że miała naciski od pana, uwaga, Kamińskiego, do którego zadzwoni Niedzielski. Więc ona po prostu się wysprzedliła. Ja też mam sprawę. Niedzielski doprowadził do sprawy karnej, bo poczuł się zagrożony. On się poczuł zagrożony i mam sprawę karną z Niedzielskim w sądzie Warszawa-Mokotów. Więc bardzo się cieszę, ponieważ w tym sądzie wyczyścimy sobie kilka rzeczy i prawdopodobnie ja będę wnioskował o zmianę ról. To znaczy, żeby na ławie oskarżonych usiadł jednak Niedzielski. Ponieważ to on ma siłę sprawczą, to jego rozporządzenia doprowadziły do nieszczęść. Ja już pominę fakt mojej żony, ale na przykład jako dziadek świadomość, że 7-letni chłopiec umarł przez procedury, umarł na woreczek robaczkowy, wożony karetką pogotowia od szpitala do szpitala i za to winne są rządy Szumowskiego i Niedzielskiego. Tak, o Szumowskim nie można zapomnieć. Szumowski okazał się sprytnym lisem, usunął się w niebyt. Sebastiana Podsiadło, wyszedł na salę. Chodzimy na salę. Mała sala. W zakącie na razie, póki nie będziemy mieli zgodę sędziego.